Wyznawanie swej wiary według tego, czego naucza nas Słowo Boże w wielu miejscach, ale dzisiaj chciałbym się skupić na tym, co mówi list Jakuba, rozdział 2. W 2 rozdziale Jakub zajmuje się kwestią wyznawania przez nas wiary w Jezusa. Dość dużym problemem jest sytuacja, gdy mamy do czynienia z osobą niewierzącą, ale praktykującą. Jest to najgorszy rodzaj, niestety, zakłócenia. Jak można to przeczytać między innymi w pierwszym liście do Koryntian, jeśli tylko w tym życiu pokładalibyśmy nadzieję, jak mówi w 15 rozdziale apostoł Paweł, jesteśmy ludźmi najbardziej godnymi pożałowania. Jeśli nie wierzymy, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Bo jeżeli nie ma generalnie powodów do wierzenia, to bez sensu jest praktykować. I oto ku zdziwieniu spostrzegamy, że jest pełno przykładów osób praktykujących, ale niewierzących. Przybierają pozór pobożności, podczas gdy nie mają żadnej mocy. I jeśli chodzi o wyznawanie przez nas wiary w Pana Jezusa Chrystusa, powinno ono być szczere. Możemy to sprawdzić na podstawie kilku kryteriów. I 2 rozdział Jakuba, listu Jakuba, nam dostarcza pewnych wskazówek. Wersety od 1 do 7 pokazują nam takie kryterium, czy w tym, co wyznajemy, odzwierciedla się usposobienie Pana Jezusa Chrystusa. Wersety od 8 do 13, czy to, co wyznajemy, nie stoi w sprzeczności do przepisów prawa. Kolejna rzecz, którą Jakub kładzie nam na serce, to wersety 14-26. Czy nasze wyznanie potwierdzają nasze uczynki? Oczywiście ogromną tragedią jest, jeśli uczynki są niby chrześcijańskie, a w sercu nie ma wiary w Pana Jezusa Chrystusa i taka osoba żyje chrześcijańskim życiem, idąc do piekła. Jest wtedy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godna. Najgorsza zakała to osoby praktykujące, ale niewierzące. Tak jak Judasz praktykował, głosił Ewangelię, uzdrawiał ludzi, znosił ciężary przez 3,5 roku, podróżując z Panem Jezusem. Praktykował, ale nie wierzył. Najbardziej godny pożałowania przypadek. Wyznanie zgodne z usposobieniem Pana Jezusa jest opisane właśnie w rozdziale 2 właśnie Jakuba, wersety od 1 do 7. Po pierwsze, nasza wiara, którą wyznajemy, jest zderzana, konfrontowana z osobą Pana Jezusa. Chwała naszego Pana jest opisywana w wersecie 1. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Wyznanie naszej wiary odnosi się do wzniosłej osoby naszego Pana. Stając się chrześcijanami, świadomie opowiadamy się po Jego stronie. On jest Panem chwały. Wierzymy, że ten tytuł nie wskazuje na Jego obecne chwalebne miejsce w niebie, ale mówi o Jego moralnej chwale, którą objawił tu na ziemi. Jako człowiek chodził tu Bożymi drogami, a Jego postępowanie cechowało doskonałe moralne piękno. Jakub w szczególny sposób podkreśla fakt, iż bogactwo i pozycja danego człowieka w żaden sposób nie wpływała na jego odnoszenie się do takiego człowieka. Nie wpływała na odnoszenie się Pana Jezusa do takiego człowieka, który był biedny lub bogaty. Nie gardził on jednak ludźmi prostymi i biednymi, lecz okazywał im swoją troskę i stawał w ich obronie. Jego całe życie wyrażało tę prawdę, że u Boga nie ma względu na osobę.
tym bardziej my jesteśmy pouczeni, żeby właśnie wyznając Pana Jezusa, nie czynić różnicy między osobami. Ojciec jest nam przedstawiany w Piśmie Świętym jako ten, który posłał Syna. Pan Jezus stał się ubogim, abyśmy Jego bogactwem ubogaceni zostali. I niestety ludzie, zwłaszcza ci pochodzący z gruntu judaistycznego, do których kierował pismo Jakub, mieli tendencję i dalej mają judaizujący taką tendencję, aby niżej traktować Pana Jezusa niż Boga Ojca. Ale kto nie ma Syna, nie ma Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. Dlatego Jakub, tutaj dając taki praktyczny przykład z życia codziennego, bogatego i biednego człowieka, równocześnie daje nam wskazówkę na to, żeby nie rozróżniać między chwałą Ojca a chwałą Syna w kontekście tego, żeby jednego traktować wyżej, a drugiego niżej. Dlatego, że kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca i aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Tę piękną cechę, że u Boga naszego nie ma niesprawiedliwości, stronniczości, ni przekupstwa, znajdujemy już w Starym Testamencie opisaną w drugiej księdze Kronik, 19 rozdział, 7 werset. Tekst ten pokazuje, że Bóg wszystkich ludzi traktuje jednakowo. Nigdy nie ulegał on niczyim wpływom w jakiejkolwiek sprawie. Również w Nowym Testamencie znajdujemy podobne wypowiedzi. Przywołam tutaj kilka miejsc, które o tym mówią. Pierwsze z tych miejsc: wszyscy zgrzeszyli i bez wyjątku ciąży nad nimi Boży sąd. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę, jak mówi nam list do Rzymian, rozdział 2, werset 11. Każdy człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje postępowanie, bo Bóg nie ma względu na osoby, jak mówi nam list do Efezjan, rozdział 6, werset 9. Każdy będzie zbierał to, co zasiał, bez względu na osobę, jak mówi nam z kolei list do Kolosan, 3 rozdział, 25 werset. Wszyscy ludzie bez wyjątku powinni być tak samo traktowani, ponieważ są stworzeniami Bożymi. Nie czyńcie różnicy między osobami, nam tutaj przedstawia Jakub w rozdziale 2, wersecie 1. Bóg Ojciec jest łaskawy dla wszystkich wierzących, jednak bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, jak oznajmia nam apostoł Piotr w pierwszym liście Piotra, 1 rozdział, 17 werset. Ta zasada była, bez względu na okoliczności, wyraźnie widoczna w życiu Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus nigdy nie czynił różnicy między ludźmi, czyli w Twoim życiu jest podobnie. Chwała tego świata. To jest bardzo ważne, żeby to, co znajdujemy w rozdziale 2, wersetach 2-4, znaleźć pouczenie dotyczące chwały tego świata i naszego odniesienia się do niej. Bo ten fragment pokazuje nam zasady obowiązujące w tym świecie. Nie odzwierciedlają one usposobienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo są to zasady światowe. I wersety 2-4 brzmią tak. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Słowo bo wskazuje, że ta zasada, aby tak samo czcić Syna, jak się czci Ojca, jest tutaj właśnie potwierdzona przez nasze ludzkie stosunki. To nie jest główna treść, te ludzkie stosunki, tylko one są ilustracją dla tego, żeby nie czynić różnicy między osobami bóstwa przy wyznawaniu wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Nie poniżać Pana Jezusa. Dwóch ludzi w tym przykładzie, który Jakub tu przywołał, przyszło do synagogi. Jeden bogaty, a drugi biedny.
bogaty został zaproszony, aby wygodnie zająć miejsce na najlepszym miejscu. Biednemu przeciwnie wskazano najgorsze miejsce. Zasady obowiązujące w tym świecie to fory i przywileje dla ludzi bogatych i wpływowych. Świat różnicuje bogatych i biednych. Nie pochodzi to jednak od Ducha Bożego, lecz ducha tego świata. Kto tak postępuje, okazuje się złym sędzią, gdyż nierówne traktowanie ludzi jest zwyczajem pochodzącym z ciała. Podobnie z ciała pochodzi nierówne traktowanie osoby ojca i osoby syna, bo aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca, tak samo. Ponadto ta zasada nie jest zgodna z wyznawaniem wiary w Chrystusa, który tak nie czynił. Jeśli więc ktoś tak postępuje, musi to bezwzględnie osądzić i odrzucić. Biedni też są wartościowi dla Boga. Werset 5 drugiego rozdziału Jakuba nam to dokumentuje. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani. Czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Jakub mówi teraz w ten sposób do wierzących i przedstawia im bardzo ważną prawdę. Biedni zostali wybrani przez Boga, by mieli udział w wierze. Pan Jezus Chrystus miłuje biednych i wzgardzonych. Również Dawid, kiedy był odrzucony i mieszkał w jaskini Adullam, cieszył się przychylnością ze strony ubogiego ludu. Nie przychodzili do niego znamienici mieszkańcy Izraela, lecz wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni, jak to nam dokumentuje m.in. pierwsza księga Samuela, 22 rozdział, 2 werset. Na początku pierwszego listu do Koryntian czytamy, że Bóg okazał łaskę zbawienia tym, którzy nie posiadali wiele. W zgromadzeniu w Koryncie niewielu było zacnych i wysoko postawionych. Przeciwnie, Bóg powołał tam ludzi prostych i w większości pogardzanych przez świat, o czym mówi nam pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział 26 do 28 wersetu. Jeśli ktoś szczerze pokutuje za swoje grzechy i uwierzy w odkupieńcze dzieło Pana Jezusa, ten nie poniesie szkody, nawet jeśli żyje tutaj w niedostatku, gdyż w swoim życiu na ziemi jest on duchowo bogaty, ponieważ już teraz uszczęśliwia go szczera wiara. W przyszłości z kolei będzie on dziedzicem królestwa. Pan Jezus Chrystus będzie panował na ziemi sprawiedliwości i pokoju w czasie, jak się na ziemi zacznie nowe przymierze. Wtedy, jak się zacznie nowe przymierze, 7 lat po pochwyceniu, gdy Pan Jezus 7 lat po pochwyceniu przyjdzie i osobiście wprowadzi nowe przymierze na ziemi, wtedy wszyscy wierzący, niezależnie od ich obecnej sytuacji materialnej, będą mieli udział w Jego panowaniu na ziemi. Pozorni, religijni wyznawcy, czyniący różnicę między osobami bóstwa, nie są tak naprawdę zbawieni, bo kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. I jeśli ktoś nie czci tak samo Syna, jak ma czcić Ojca, no to jest bałwochwalcą, wyznaje obcego Boga, innego niż przedstawia go Pismo Święte i taka osoba w ogóle nie jest zbawiona. Tak samo, jeśli mamy do czynienia z tym odniesieniem, to pozorni religijni wyznawcy czyniący różnicę między osobami ludzkimi nie będą uczestniczyć w przyszłym królestwie, które Pan obiecał jedynie tym, którzy go miłują i potwierdzają to szczerą wiarą. Chodzi o tych, którzy są jedynie wyznawcami według ust, praktykującymi, ale niewierzącymi. To jest bardzo, bardzo niebezpieczna kategoria ludzi, którzy przybierają pozór pobożności, choć w istocie w ogóle nie mają związku z jej mocą.
Bo mocą Ewangelii jest Chrystus. Mocą pobożności wyrastającej z Ewangelii jest Chrystus. Bogaci pogardzają biednymi, także list Jakuba nam to pokazuje w 6 wersecie. Wy zaś wzgardziliście ubogim. Wy zaś wzgardziliście ubogim jest zarzutem skierowanym do Pana Jezusa, który będąc bogatym stał się ubogim, abyśmy my jego bogactwem zostali ubogaceni. Pan Jezus jest tym ubogim. Dlatego tutaj jest bardzo ważne, żeby zauważyć, że w wersecie 6a jest to odniesione do Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj jest wyraźnie pokazane ton ptochon, czyli jest rodzajnik przed ubogim, co wskazuje, że Jakub ma na myśli tego ubogiego, którego wymienił w pierwszym wersecie, jako tego, który jest wyznawany w wierze, czyli przy wyznawaniu wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Gdyby nie było rodzajnika, można by ewentualnie myśleć, że chodzi sobie o jakiegoś tam ubogiego, który sobie wszedł do synagogi człowieka. Natomiast tutaj gramatycznie jest to wskazanie na osobę Pana Jezusa, że to tym ubogim jest Pan Jezus Chrystus, którym wzgardzili ci, którzy byli pod wpływem judaizmu. Jest to bardzo niebezpieczna herezja, kiedy się stawia wyżej Ojca nad Syna, dlatego że Pan Jezus powiedział, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. Kto nie ma Syna, nie ma też i Ojca, mówi na innym miejscu także Słowo Boże. Oczywiście także zastosowanie do ludzkich stosunków ma tutaj miejsce, bo jest to osadzone w tym przykładzie. Ludzie żyjący w dostatku na ogół gardzą ludźmi biednymi, żyjącymi na granicy minimum socjalnego. Niestety podobną postawę często wykazują też wierzący. Jednak Bóg ma szczególne staranie o ubogich. I wersety 6 i 7 drugiego rozdziału Jakuba mówią, czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów? Czy to nie oni zniesławiają zacne, dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Jakub przypomina wierzącym, jak źle byli traktowani przez bogatych. I ci stawiali ich przed sądem, a mając pieniądze mogli wpływać na wydawane wyroki, choćby przez to, że mogli sobie wynająć lepszego adwokata niż ten biedny. A mając pieniądze, mogli też dokonywać korupcji, choć niekoniecznie musiało się to odbywać na drodze korupcji. Oficjalnie mogło polegać to na tym, że po prostu zwyczajnie mieli lepsze możliwości zaopatrzenia się w bardziej wysokojakościowe ekspertyzy prawne. I przez to wpływali na wyroki, bo nie jest równy dostęp do sądu. Ponadto bogacze bluźnili ich zacne, dobre imię. Chodzi o imię chrześcijanie lub, jeśli niektórzy wolą, chrystianie, które ludzie niewierzący nadali wierzącym, naśladującym Pana Jezusa Chrystusa, o czym mamy udokumentowane w Dziejach Apostolskich 11:26 oraz w pierwszym liście Piotra 4:16. To imię było zniesławiane, kiedy poniżano ubogich wierzących. Tak samo jest i dzisiaj. Jest to więc rzecz niewłaściwa, jeżeli wierzący skłaniają się bardziej do bogatych niż do biednych. A także jest bardzo niewłaściwe, aby wyżej czcić Ojca niż Syna, skoro Pan Jezus powiedział, kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał, i aby wszyscy czcili Syna tak samo, jak czczą Ojca. Dlatego, że Ojciec i Syn są jedno. Poza tym nie odpowiada to usposobieniu Pana Jezusa Chrystusa, które przecież chcemy okazywać w praktyce, jeśli faktycznie w Niego wierzymy. Zakałą są natomiast praktykujący niewierzący, którzy po prostu nie mając Ducha Świętego, zachowują się jak wyuczone, zaprogramowane manekiny, roboty, może
też takie bardziej nowoczesne skojarzenie. Wyznanie zgodne z przepisami prawa jest także kluczowe tutaj, na co wskazuje Jakub w rozdziale 2, wersety 8 do 13. Jeśli Jakub w tym momencie nawiązuje do przepisów prawa, zakonu, to nie po to, aby wierzących ponownie wezwać do jego przestrzegania, jakoby miało ich to zbliżyć do Boga. Zakon absolutnie nie jest zbiorem wytycznych dla życia z wiary. Problem ten został dokładnie wyjaśniony w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział i w Galacjan, liście do Galacjan. Jakub pokazuje nam jednak Boże zasady, które obowiązywały w zakonie i wyraża pragnienie, by w naszym praktycznym życiu były one ujawniane, urzeczywistniane. Przedstawia nam to krok po kroku. Królewskie przykazanie jest jednym z takich elementów. Wersety 8 do 9 drugiego rozdziału listu Jakuba. Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Aby wyjaśnić, co Jakub rozumie pod pojęciem królewskiego przykazania, musimy przywołać słowa Pana Jezusa Chrystusa, który całe prawo streścił w dwóch przykazaniach. Jedno z nich brzmi: będziesz tedy miłował Pana Boga swego, jak to czytamy w Ewangelii Marka, 12 rozdział, 30 werset. Jest tutaj mowa o naszym stosunku, naszej relacji do Boga. Czyli znowu widać, że jest to kluczowa sprawa dla Pana Jezusa, żeby to wszystko odnosić do Boga. A kolejne z nich brzmi: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, o czym mówi nam Ewangelia Marka, 12 rozdział, 31 werset. Chodzi tutaj o nasz stosunek do drugiego człowieka. Ponieważ obydwa te wskazania, te przykazania, te dwa punkty zawierają w sobie ogólny zarys całego prawa, Pan Jezus Chrystus mówi: innego przykazania większego ponad te nie masz. Jak mówi nam Ewangelia Marka, 12 rozdział, 31 werset. Jakub, odnosząc się do relacji między ludźmi, cytuje drugą część tego przykazania, nazywając je królewskim. Jest to szczególne przykazanie, ponieważ zawiera w sobie wszystkie pozostałe. Nasuwają się tutaj dwa wnioski, dwa motywy. Jeśli ktoś wyznaje, że wierzy w Boga, powinien miłować swojego bliźniego jak siebie samego. Czyniąc to, realizuje królewskie przykazanie. Jeśli ktoś robi różnicę między osobami i lekceważy biednych, to grzeszy, przestępując to przykazanie, gdyż nie miłuje bliźniego jak siebie samego. Bóg jest konsekwentny w stosunku do tego, jak się stosuje prawo. Czyli Bóg jest konsekwentny w stosowaniu prawa. Wersety 10 i 11 z drugiego rozdziału listu Jakuba mówią: ktokolwiek bowiem cały zakon zachowa, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego, bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj, jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Ktoś może powiedzieć: przykazanie o miłości bliźniego jest jednym z wielu, a ja wypełniam wszystkie pozostałe. Wydaje się, że Jakub wyprzedza taką argumentację, przedstawiając bardzo ważną Bożą zasadę. Jeśli ktoś nie wypełni jednego przykazania, przestępuje cały zakon, wszystkie przykazania, ponieważ wszystkie przykazania są dane przez jednego zakonodawcę. Jeśli ktoś uchybi jednemu przykazaniu, przeciwstawia się temu, który je dał. Ten, kto jest przestępcą prawa, występuje przeciwko autorytetowi Boga. Dlatego Jakub tak dosadnie zwraca się do tych, którzy twierdzą, że wiernie stosują się
do przepisów prawa, a pogardzają ubogimi. Zakon wolności i związane z nim konsekwencje są arcyciekawe i są opisane w wersecie 12. Mamy tu powiedziane, tak, mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Jakub, kontynuując, nawiązuje do pierwszego rozdziału. Jeśli ktoś został zrodzony przez słowo prawdy, jak nam mówi rozdział 1, werset 18, posiada nowe życie i chce być posłuszny wskazówkom zawartym w Słowie Bożym. Wtedy biblijne pouczenia są dla niego zakonem wolności, jak mówi nam rozdział 1, wersety 25. A zatem jeśli ktoś przyznaje się do Pana Jezusa Chrystusa i mówi, że ma nowe życie, powinien mieć pragnienie żyć według Słowa Bożego, Bóg oczekuje od niego, by dobrowolnie podporządkował się jego, czyli Bożym, zaleceniom. Jego mowa, czyli tego człowieka i czyny zostaną zderzone, skonfrontowane z wyznaniem, które złożył. Werset 13 drugiego rozdziału Jakuba mówi: nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie poprzedza sąd, albo miłosierdzie góruje nad sądem. Ten werset zawiera dwie myśli. I to są takie myśli. Pierwsza wynika z wersetu 12, czyli poprzedzającego go, a druga jest uzupełnieniem. Jeśli ktoś postępuje względem biednego, szorstko i bez miłosierdzia, taki ktoś ten doświadczy bezlitosnego sądu Bożego. Jest to sąd, który dotyka człowieka z ręki Boga, zarządzającego tą ziemią, zarówno prawdziwie wierzącego, jak i nieprawdziwie wierzącego, czyli nominalnego wyznawcy. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 17 werset, oraz drugi list Piotra, drugi rozdział, 3 werset. Bóg postępuje bez miłosierdzia z tymi, którzy miłosierdzia nie okazują. Także możemy zauważyć, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Człowiek, który wcześniej zasługiwał na sąd, a teraz posiadł nowe życie, jest w stanie dobrowolnie wykonywać Bożą wolę. W ten sposób Boże miłosierdzie poprzedza sąd. W ten sposób Boże miłosierdzie góruje nad sądem. Sprawdzenie wyznania na podstawie uczynków także jest tutaj tematem omawianym przez Jakuba, o czym mówi nam rozdział 2, wersety od 14 do 26. Bóg zna wszystkich, którzy szczerze pokutowali, wyznali Bogu swoje grzechy i uwierzyli w imię i dzieło Pana Jezusa Chrystusa, o czym mówi nam list do Efezjan, 1 rozdział, 13 werset. Z listu do Rzymian wiemy, że tylko wiara może nas usprawiedliwić przed Bogiem. W tym fragmencie Jakubowi chodzi jednak o potwierdzenie wiary przed ludźmi, którzy nas otaczają. Dla nich ważne są uczynki wiary. Jakub daje nam do ręki środki, za pomocą których możemy stwierdzić, czy ktoś posiada wiarę prawdziwą czy nieprawdziwą. Jakub kładzie nacisk na istotę prawdziwej wiary. Jest ona widoczna w uczynkach, o czym mówimy w Słowie Bożym, o czym jest mówione w Słowie Bożym w drugim rozdziale od 14 do 19 wersetu. Uczynki prawdziwej wiary pokazują miłość do Boga i do wierzących, o czym mówią nam wersety 20 do 26 drugiego rozdziału listu Jakuba. Istota prawdziwej wiary, o czym mówi nam werset 14, cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? W tym wersecie chodzi o człowieka, który wyznaje swoją wiarę, lecz nie okazuje jej w uczynkach. Czy wiara może go zbawić? Nie.
Takie puste wyznanie, nieistotne wyznanie nie ma żadnego znaczenia i nie może przyprowadzić go do Boga. Zauważamy więc ważną zasadę. Prawdziwa wiara okazuje się w uczynkach. Wersety 15 do 17 mówią w drugim rozdziale Jakuba tak. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszechnego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Od wersetu 14 Jakub przedstawia nam powyższą zasadę na prostym przykładzie. Nie mówi on teraz o uczynkach wiary, lecz dowodzi, że prawdziwą wiarę widać po uczynkach. Załóżmy, że jeden z braci marznie i cierpi głód, a my mówimy do niego, a ogrzej się i zjedz coś. Jednak nie dajemy mu ani ciepłego odzienia, ani żadnego jedzenia. Takie słowa nie mają żadnej mocy sprawczej, gdyż nie mogą zaspokoić jego potrzeb. Same słowa nie ogrzeją, ani nie nasycą żadnego człowieka. Jakub wyprowadza z tego następującą tezę. Wiara bez uczynków jest martwa. Wyznanie, które nie jest poparte uczynkami, nie jest prawdziwe i nic nie znaczy. Wersety 18 i 19, lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i się boją i drżą. Apostoł Jakub zestawia teraz ze sobą dwie rzeczy. Wiarę prawdziwą i wiarę nieprawdziwą. Ty masz wiarę. Chodzi tu o wyznawcę, który nie ma życia z Boga. Idzie on do piekła. Jest on prawdzie przekonany, że Bóg istnieje, ale ta świadomość nie ma żadnego wpływu na jego serce. Jego życie jest bez skutku tej prawdziwej wiary, bo on tej prawdziwej wiary nie ma. Jest to typowy praktykujący, ale niewierzący. Jest na drodze, która wiedzie na wieczne potępienie. Ironiczne wezwanie, pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, obnaża nieprawdziwą wiarę. Ja mam uczynki. Mowa tu o człowieku, który się szczerze nawrócił. Wiara w Boga i Słowo Boże odmieniło jego serce i jego życie. Jego postępowanie wyraźnie pokazuje, że pielęgnuje społeczność z Bogiem. Jego życie cechują uczynki wiary. Nasuwa się więc pytanie, czy to, że ktoś wierzy w istnienie Boga i stara się go poznać swoim umysłem, może go zbawić? W żadnym wypadku nie może, ponieważ demony również wierzą i drżą. One się boją. One wierzą, że Bóg jest jeden. Wierzą, że Bóg jest jeden. A pomimo tego zostają wrzucone do jeziora ognistego, gdzie będą dręczone dniem i nocą na wieki wieków, o czym mówi nam Księga Objawienia, 20 rozdział, 10 werset. One, te demony, o tym wiedzą i wierzą i dlatego się lękają i boją. To pokazuje nam m.in. Mateusza 8:29. Charakter prawdziwej i dającej ratunek wiary przejawia się w tym, że wpływa ona na życie tego, który wierzy i okazuje się w uczynkach, o jakie uczynki chodzi. Myślę, że to pokazuje nam kolejny fragment listu Jakuba. Uczynki prawdziwej wiary. Jakub podaje te prawdziwe uczynki prawdziwej wiary, uczynki wiary. Jakub podaje tutaj przykład dwóch osób w tym kolejnym fragmencie. Jako dowód na to, że prawdziwa wiara może być potwierdzona tylko i wyłącznie przez uczynki. Abraham ukazuje nam miłość wierzącego do Boga, a Rahab miłość do wykupionego ludu Bożego. Apostoł Jan
wyjaśnia nam tę zależność w swoim pierwszym liście. Jeśli w jakimś człowieku jest szczera wiara, to po pierwsze miłuje on Boga, a po drugie miłuje dzieci Boże, o czym mówi nam pierwszy list Jana, 5 rozdział, werset 1. Abraham, który jest opisany w wersetach 20-21, drugiego rozdziału Jakuba, jest opisany następująco. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Miłość do Boga objawia się w posłuszeństwie do Jego słowa. Tę zasadę odzwierciedla życie Abrahama. On zdecydował się ofiarować swego syna, ponieważ taki był Boży rozkaz. Z drugiej strony, takie żądanie jest całkowicie przeciwne ludzkim uczuciom. Abraham kochał swojego syna z całego serca, a mimo to był gotów wykonać Boże polecenie, udowadniając tym samym swoją miłość do niego. Jego uległe posłuszeństwo było dowodem jego prawdziwej wiary. Werset 22 z kolei nam mówi, tego drugiego rozdziału listu Jakuba, widzisz, że szczera wiara, widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. Boże polecenie, które usłyszał Abraham, było ważniejsze niż jego uczucia ojcowskie. Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. Zauważam tutaj, że gotowość do posłuszeństwa Bogu wyraźnie potwierdza wiarę Abrahama. Werset 23 mówi, i wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu, i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. Już w pierwszej Mojżeszowej, 15 rozdział, na to miejsce powołuje się Jakub. Bóg uznał wiarę Abrahama, jednak w kraju Moria wiara Abrahama została dobitnie potwierdzona aktem posłuszeństwa, o czym czytamy w pierwszej Mojżeszowej 22:12. Bóg docenia taką wiarę, która poświadczona jest posłuszeństwem. Dlatego nazywa on Abrahama swoim przyjacielem i ma z nim bardzo bliską relację, o czym mówi nam pierwsza Mojżeszowa 18:17-21. 24 werset drugiego rozdziału Jakuba mówi, widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Historia Abrahama jasno dowodzi, że wiara musi być poparta uczynkami i zauważana przez innych. Rahab z kolei jest opisana od wersetu 25. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czy nie z uczynków, została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą. W jaki sposób można okazać miłość Bożemu ludowi? Jeśli jest się otwartym na wierzących i chce się spędzać z nimi jak najwięcej czasu. To, co uczyniła Rahab, w oczach obywateli jej kraju było rzeczą haniebną. Ona zdradziła swój naród na rzecz narodu izraelskiego. Jednak był to czyn wiary. Ona opowiedziała się po stronie ludu Bożego w momencie, gdy nie odniósł on jeszcze żadnego zwycięstwa w kraju Kanaan. Przyjęła posłańców izraelskich. To była gościnność. Następnie umożliwiła im ucieczkę przez okno. To była pomoc. Jeśli zapraszamy wierzących do siebie lub w inny sposób im pomagamy, to okazujemy miłość do ludu Bożego. Werset 26 drugiego rozdziału Jakuba. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Kładzie nacisk na to, że właśnie możemy to nazwać ciekawym, interesującym zestawieniem, którego dokonał tu Jakub. On porównuje wyznanie wiary do ciała, a uczynki, które potwierdzają wiarę, do ducha.
Jeśli ktoś wyznaje wiarę, a nie są widoczne żadne uczynki, odpowiadając temu wyznaniu, wtedy wszystko jest martwe i tak bezwartościowe jak zwłoki gnijące. Wniosek, który możemy tutaj zauważyć, jest następujący. Przykład Abrahama i Rahab jest dla nas wielką pomocą. Jeśli mamy ocenić, czy ktoś ma rzeczywiście życie z Boga, czy nie, jeśli nie jesteśmy w stanie wejrzeć w serce drugiego człowieka, ale widzimy jego postępowanie. Jeśli ktoś jest posłuszny Bogu i miłuje lud Boży, to są dwa dowody jego prawdziwej wiary. Są ludzie, którzy nie potrafią opowiedzieć dokładnie historii swego nawrócenia. Są jednak nawróceni i pragną z całego serca być posłuszni Słowu Bożemu i zawsze być razem z wierzącymi, nie tylko w czasie ich wspólnych zgromadzeń. Czują się wśród nich szczęśliwi, tym potwierdzają swoją szczerą wiarę. Są to widoczne oznaki ich nowego życia.